Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Dalej brakuje nam sporo punktów do kolejnego poziomu, ale nie zamartwiajmy się tym już za niedługo. Wtedy nauczymy się wydobywania rudy. Ogółem wydobywania. Teraz tak, przydałoby się porozmawiać z osobami, które zostały wskazane jako winne. Więc spróbujmy to zrobić. Jeżeli chodzi o kucharza, to czy tobie coś mogę? Nie. Dalej szukamy tego przepisu również. Tu jest Mizot. Raczej nie mogę nic z nim. Na niego żadne oskarżenia nie padły. Ork Wojownik. Rendok. Nie. Narok. Wydaje mi się, że też nic. Nawet nie mogę z nim zagadać. Chyba się zbagował typuś. Osadnicy, porozmawiajmy sobie z szamanami, bo na nich popadło sporo dziwnych oskarżeń. Szukam szkarłatnego pierścienia. Co? Skąd o nim wiesz? Narok mi powiedział. Ech, to głupi ork. Nie dostaniesz tego pierścienia. Narokowi powiedziałeś o pewnej modlitwie do Beliara. Radzę ci dobrze, Mora. Trzymaj się z dala od tych spraw. Naprawdę sądzisz? Czy to groźba? Ostrzeżenie. Jeśli dalej odmawiasz modlitwy do Beliara... Nie odmawiam. Chociaż jeszcze pamiętam kilka, ale to nic nie znaczy. No dobrze, zaraz pójdziemy dalej rozmawiać. Ja sobie jeszcze tylko okulary założę, bo właśnie się skapnęłam, że zapomniałam tego zrobić przed rozpoczęciem odcinka. Myślę, czy nie jeść już do tego głównego szamana, który nam to zlecił, bo w sumie nie wiem, do kogo innego mogłabym się udać. Tępszak. O właśnie. Jeśli chodzi o wyznawców Beliara... Nie rozmawiałeś jeszcze ze wszystkimi ważnymi osobami. Naprawdę? Jak to nie? Razem z szamanem Gorhesem przywrócę ci zdrowie. He? Szaman przygotuje dla ciebie specjalną kurację, dzięki której szybko dojdziesz do siebie. Naprawdę? Tak. Na początek wypij tą miksturę. Dobra. I co teraz? Trzeba poczekać na efekty. Przyjdę jutro, a ty mi powiesz, czy jest lepiej. Ej, wait, ale ja przecież rozmawiałam już z wszystkimi. Znowu muszę łazić przez cały obóz i się zastanawiać, z kim nie rozmawiałam, tak? Hatan. Z tobą chyba nic, ty uczysz, na razie nie chcę. Jeżeli chodzi o Kowala, to... O, właśnie. Przychodzę odebrać kilo Fradgara. Chętnie ci go przekażę, ale jest pewien mały problem. Jaki? Potrzebuję 4 sztuki drewna opałowego. Bez niego nie będę mógł wykonać kolejnych zamówień. Drewno możesz zakupić w obozie bandytów. Dam ci nawet złoto. Nawet więcej niż potrzeba. Tylko szybko przynieś mi to drewno. Postaram się. Okej, czyli ja nie mam tego drewna. Dobra, to odbierzemy. Na spokojnie, ale z kim ja jeszcze nie rozmawiałam? Przecież z wszystkimi już mi się wydaje, że... Na ten temat, żeśmy rozmawiali. To przecież oczywiste. No dobrze. Tam do szamana pójdziemy sobie później. Tendor. Z ciebie już chyba sprawdzałam, nie było z tobą nic do pogadania. Ezichel. Nie. Ten kucharz się, mam wrażenie, non-stop na mnie patrzy. No dobra, ja myślałam, że my sobie tutaj coś ruszymy, po czym ja, okazuje się, że nie z wszystkimi na ten temat porozmawiałam. No jakim cudem? Nożgar? Ty nie. Tu jest zwykły ork wojownik. No, z wamem raczej nie poruszymy tej kwestii, dokładnie. Ork wojownik, Gorn to nie, Galines. Nope. Diego nie, tutaj panowie też nie. Już ich sprawdzałam i nic z nimi nie było. Możemy ruszyć inne zadania, na przykład właśnie przynieść to drewno o połowę. Jak leci? Nieciekawego. Dużo... A to już to mówiłaś. A Keret? Może ty coś jeszcze? Nie? No to nie. To mi wcale nie dziwi.
No dobrze, najwyżej ruszymy sobie inne zadania, a to na razie z tym kultem zostawimy w spokoju. Bo ja nie widzę nikogo, z kim mogłabym porozmawiać. Dobra. Chodźmy więc do obozu bandytów, jak najszybciej się tylko da, żebyśmy to mieli z głowy. Zrobię sobie jeszcze tylko... Aha, ja wiem, o kogo może chodzić. Ja nie porozmawiałam jeszcze z Mechronem na ten temat, a Mechron jest pod barierą. Dobrze, w porządku. To zaraz pójdziemy do niego też. No, bo to wszystko prowadzi przez jedno i to samo miejsce. Musimy po prostu się przeteleportować do obozu paladynów. No i potem załatwić sprawę. Więc obóz bandytów może chwilowo poczekać. No a my udajemy się do obozu... najpierw paladynów, a teraz chodźmy do doliny. Do kanionu. Do doliny. Dobra, świetnie. I porozmawiamy z Mechronem jeszcze na ten temat, bo tak jak mówię, tylko on nam został. No, ja od razu go wykluczyłam, co nie, bo on jest poza obozem. Hej! Ale widzę... No bez jajec. Hej, ty! No, halo. Sprawdźmy, to kult Beliara. To tak, Ezichel rozmawiałam, Tendor rozmawiałam, Keresh rozmawiałam, a Keresh? A to jest Karosz, dobra. Tak czy siak rozmawiałam. Na pewno rozmawiałam. Mizot rozmawiałam, u Mechrona teraz jestem i nic, z Utakiem rozmawiałam, z szamanami też. Podejrzenia na Rendoka. Okej. Mhm. Okej, no ja do wszystkich już poszłam, co nie? I nic. Dobra, czyli wychodzi na to, że bez sensu tu przyszłam. Tak jak czułam, no bo kurde, co typ może wiedzieć, jak typ jest kurde poza obozem dłuższy czas, no. No, ale gra chciała, żebym z nim porozmawiała, no, ale mimo wszystko niczego się nie wskurało tutaj. Czy to jest do bandytów? Można tak powiedzieć. Halo? No, czemu mnie nie chciało przerzucić? Dobra, bo tu mamy jeszcze sporo zwiedzania, ale idziemy w stronę obozu bandytów, po to drewno opałowe. Ruszymy sobie inne zadania, no. No cóż zrobić. Na razie się też skórowania nie nauczę, bo potrzebuję do tego też punkty. Moglibyśmy sobie troszeczkę podekspić na tych bagnach, ale to też jeszcze trochę. Tak myślę, że możemy z tym poczekać również. Dobrze, czyli po drewno o połowę przyszliśmy. Podejrzewam, że sprzeda mi to Karras, znając życie. Ewentualnie musiałabym się nauczyć piłowania desek. Wtedy też prawdopodobnie drewno o połowę byśmy mieli. Ale no, skoro dostaliśmy pieniądze na kupno. Podejdź do mnie. O co chodzi? Jako członek jednego z szanowanych obozów masz prawo wstępu do obozu strażników. Od dziś możesz wchodzić do obozu kasty strażników. Ich szef, Greens, już wie o tobie. Oczywiście tam też zachowuj się odpowiednio, bo jeśli coś przeskrobiesz, będziesz miał między innymi ze mną do czynienia. A teraz już idź i pozdrów ode mnie Greensa. Dzięki. Kurczę, szybko jak to? Tak nagle? Po prostu? Zaczekaj, przyjacielu. No. Wyglądasz mi na kogoś obrotnego. Chociaż nie wiem, czy na tyle obrotnego, aby poradzić sobie z pewnym zleceniem. O co chodzi? Powiem ci... Ale najpierw musisz mi przyrzec, że nikomu tego nie wygadasz. I zastanów się dobrze, bo jeśli później ktoś niepowołany się o tym dowie, możesz zapłacić za to własnym życiem. No dobra. Jasne, lubię takie wyzwania. Lubisz takie wyzwania? Ale ja nie lubię takich frajerów, którzy nie wiedzą, gdzie się pakują. Spadaj stąd! What the hell, typie? Nie tak prędko. Dokończ, co zacząłeś mówić. Dobra, mniejszą większość. A więc słuchaj.
Chodzi o pancerze ze skóry cieniostwora. Być może słyszałeś już, że taką zbroję potrafi zrobić Sandra z naszego obozu. No. Bardzo chciałbym mieć kilka takich pancerzy w sprzedaży. Jednak ta zawzięta kobieta nie chce mi ich sprzedać. Dlaczego? Pokłóciłem się z nią jakiś czas temu i od tamtej pory nie chce się do mnie odzywać. O co poszło? A wiesz, takie tam sprawy. W każdym razie chcę, abyś za wszelką cenę zdobył dla mnie kilka takich pancerzy, a zapłacę ci za tą fatygę. Skąd mam je wziąć? Z tego co wiem, ta Sandra ma gdzieś w okolicy jakąś skrytkę, gdzie przechowuje swoje różne cenne rzeczy. W tym także pancerze ze skóry cieniostwora. Znajdź tą skrytkę i przynieś mi tą zbroję. Resztę możesz zabrać dla siebie. Oczywiście. Okej. Opłacać się płacić mi dwa razy więcej za te pancerze, a potem sprzedawać po zwykłej cenie? Oczywiście. Jeżeli będę miał je u siebie, znacznie wzrośnie prestiż mojego sklepu. A jeśli Sandra zobaczy, że udało mi się je zdobyć, będzie wściekła. Gdzie jest ta skrytka? Gdybym to wiedział, sam bym się nią zajął. Rozejrzyj się po okolicy, popytaj ludzi. Być może ktoś coś wie. Ja się domyślam, gdzie jest ta skrytka, no ale tam nie mieliśmy dostępu. Moment, bo ja przyszłam po drewno opałowe. Czy ty masz takie coś w ogóle? Pergamin, wytrychy, ziarna pieprzu, sól, torebka z wapnem, z węglem. O matko boska. Piwo, piły. Kto sprzedaje drewno? Czy to ten gość, co piłuje? On teraz nie nauczy mnie tego przypadkiem? To ty? Nie. A nie Kirgo? Co słychać? Nic specjalnego. Życie jak życie. Miły. I szczery. A teraz zajmij się. Okej, dobra. A ty, Gustaw, piłujesz. O! Potrzebuję drewna opałowego. Mam akurat trochę na stanie. A oto drewno. A dziękuję. Mogę wchodzić do obozu strażników. Bardzo dobrze. Teraz zaniesiesz trochę drewna opałowego strażnikom, a ja sobie odpocznę. Hehehe. Oto one. Wróć, jak je tam dostarczysz. Komu mam je dostarczyć? Ach tak, zapomniałem powiedzieć. Oddaj je Greensowi. Okej, okay, no jasne. Możemy to przy okazji zrobić, jak już się tutaj kręcę, jak to się mówi, wałęsam właśnie. No pogadajmy jeszcze z innymi osobami. Z Sarą nie mogę, tu jest jeszcze Malek, nie rozmawiałam z nim na pewno. Tu jest zwykły strażnik, tutaj jest Albert. Myśmy chyba zaczęli rozmawiać, ale nie skończyliśmy. Kto jeszcze przybył statkiem piratów? Było tam sporo ludzi, ale ze mną przybyło jeszcze dwóch kumpli, Bonzo i Nod. Razem postanowiliśmy opuścić Myrdanę i znaleźć nowe miejsce do życia. Dlaczego opuściliście Myrdanę? Przecież teraz to spokojne, piękne miejsce. Ludzie żyją tam w dobrobycie. Masz rację, ale tylko ci, którzy ciężko i uczciwie pracują. Zapewne wiesz, że niektórzy preferują łatwiejszy zarobek, jeśli wiesz, o czym mówię. No jasne. Rozumiem, wolisz prowadzić interesy. Tak, dokładnie tak, chłopcze, interesy. Kto opowiada takie rzeczy? Jesteś złodziejem? Aha. Nie tak głośno. Nie lubię się tym chwalić, ale masz rację. Znam kilka sztuczek, które pozwalają na szybki i łatwy łuk. Możesz mi tego nauczyć? Niechętnie dzielę się swoją wiedzą. Najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Jasne. O co chodzi? Jeden z moich kumpli, z którym przebyłem tutaj, Nod, jakiś czas temu wybrał się na polowanie na błotne węże i do tej pory nie wrócił. Nie sądzę, aby mu się coś stało, ale byłbym spokojniejszy, gdybym wiedział, gdzie jest. Czasem przez dłuższy czas lubi się włóczyć gdzieś po wyspie, nikomu o tym nie wspominając, a potem wraca jakby nigdy nic. Jednak wolałbym wiedzieć na pewno, czy nic mu się nie stało. No dobrze. Dobrze, poszukam twojego kumpla. Świetnie, daj mi znać, gdy się czegoś dowiesz. W którą stronę mógł udać się twój kumpel? Wybierał się na polowanie na błotne węże, ale gdzie dokładnie poszedł, tego nie wiem. Czym zajmujesz się w obozie? Jak już wspominałem, trochę poluję, ale gdy mam wolny czas, spędzam go przeważnie przy ognisku. Trochę pokręcę rożnem, trochę popatrzę sobie w ogień, a wieczorami grywam na lutni. Przyjdź kiedyś i posłuchaj, może będziesz miał okazję usłyszeć mój popisowy utwór.
O, możemy go poprosić, żeby zagrał. Hej! Co też nagadał ci ten nędzny handlarzy na Karras? Nic. Nie oszukasz mnie! Widziałam, jak z nim rozmawiasz. Czego od ciebie chciał? O tym było wiadomo. Chciałby się z tobą pogodzić. Niemożliwe. Oczywiście ma w tym swój interes. Jaki? Zależy mu na twoich pancerzach ze skóry cieniostwora. Mogłam się tego domyśleć, ale nic z tego. Nigdy nie pogodzę się z tym wieprzem. Czy to tak miało być, czy zepsułam? Mam wapno i węgiel drzewny. Doskonale się spisałeś. Jakaś nagroda? Tak. Weź ten eliksir. O, plus 3 do obozu bandytów. Czy Karras się teraz na mnie fochnie? No czuję, że jakbym powiedziała, że rozmawialiśmy o pogodzie, to... zdenerwowałaby się 300 razy bardziej. Ty masz na mnie focha? Nie, nie wygląda na to, także dobrze. Okej, jak już tu jestem, to zanieśmy ten, to drewno opałowe. Słyszałem. Brago, pozwolił ci wejść. Zgadza się. Przepuścisz mnie? Jasne. W końcu nie mam tu nic do gadania. Ale w sumie mógłbyś coś dla mnie zrobić. O co chodzi? Jak wejdziesz do obozu, spotkasz na pewno strażnika o imieniu Skinner. Przypomnij mu, że miał coś dla mnie zrobić. Dobra, w porządku. Masz to jak w banku? Dobra, na razie nie chcę się tutaj za bardzo rozglądać. Idziemy na samą górę. Ewentualnie może znajdę gdzieś Skinnera. Proszę. Nowa twarz w obozie. No do Grinsa właśnie miałam iść, więc... jednego z obozów w Jarkendarze? Zgadza się. Więc witamy w naszym obozie. Tutaj możesz posiedzieć przy ognisku, wypić i zjeść coś w karczmie. Więc rozgość się. Mhm. Kim jesteś? Nazywam się Grins. Jestem szefem obozu strażników. Nadzoruję pracę moich ludzi i sprawdzam, czy dobrze wykonują swoje obowiązki. Teraz na bagnach jest naprawdę niebezpiecznie, więc cały czas trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Nie dość, że jest pełno różnych potworów, mnożących się jak muchy, to jeszcze teraz ta plaga Beliara. Was też napadają istoty Beliara? Niestety tak. Tylko przez ostatni tydzień straciłem dwóch bardzo dobrych ludzi. Byli chwilowo poza obozem i nagle pojawiło się kilka demonów. Gdy inni strażnicy, zaalarmowani odgłosami walki, przybiegli im na pomoc, było już za późno. Uważaj więc na siebie. Dobra, w porządku. Drewno. Przyniosłem drewno opałowe. Świetnie. Już nam się kończą zapasy. Dobra, na razie zostawiam tego typa w spokoju. Prośba Ramireza. Znajdźmy w takim razie Skinnera, bo on gdzieś tu powinien być. Skinner. Podejrzewam, że tutaj siedzi na górze. Witam w obozie i zapraszam do mojego sklepu. Tylko u mnie znajdziesz najlepsze towary po najniższej cenie. A na początek naszej świetnej współpracy przyjmij prezent od sklepu Suareza. Wspaniały nóż myśliwski. Okej, fajnie. Możemy pogadać kiedy indziej, bo Skinnera szukam. Hem. Skinner. Nawet nie myśl o wejściu do środka. To kwatera naszego przywódcy. A jeśli Grins kategorycznie... Dobra, tam przestań pindolić. Ja w ogóle nie po to tu przyszłam. Bandyta, Carlos. Czy Skinner siedzi tutaj? Stać! Bez pozwolenia Grinsa nie ma wstępu do obozu nadzorców. No dobrze, ja tylko szukam Skinnera. Skinner, gdzieś ty jest. Carlos, Paul. A Skinner nie śpi przypadkiem? Bo to jest jedna osoba, która aktualnie nie ten. Ta. Śpi jak zabity. Hej. Ej, kopacz, pomóż mi. No chyba ja nie mam go. No dobrze, fajnie. To tak, może wrócimy do zadań. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobrze. Wróćmy może do zadań odpowiednich. Gdzie jest Not, to później pomocnik Gustawa, skrytka Sandry, wydobycie kruszcu.
Otrzymałem drewno. To musimy oddać. Przepis na potrawkę z jala. Dobra, to zaraz pomyślimy. Choroba Turbana, to musimy się przespać. Dobra, no. Musimy i tak porobić jakieś rzeczy, żeby mieć nowy poziom. Bez tego nie zrobimy za wiele. Ale... Skóra cieniostwora, tak po prostu? Jak taki dywan sobie tu leżała. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Widzę, że tutaj bardzo się kryją w tym obozie, bo jest tutaj bardzo dużo skrytek, w sensie kufrów, których nie da się otworzyć. Dobrze. A mogę mu powiedzieć, że Skinner śpi i w ogóle mam ją w dupie? Nie. Dobra, postaram się go jakoś obudzić, ale nie w tym momencie, nie teraz. Zróbmy co trzeba. Czyli chodźmy do kowala w kanionie. I potem zobaczymy co dalej. No, nie chcę tutaj też za bardzo szaleć. Mamy dużo rzeczy do zrobienia. Nie ukrywam. Ale no, wszystko w swoim czasie. W sensie nigdzie nam się w sumie nie spieszy, nie? W sensie mi jest bardzo przykro, że te odcinki nie są bardzo nasączone wykonywaniem questów i tak dalej, ale po prostu na aktualny moment jest to niemożliwe, nie? W sensie... I w ogóle. No, ja bym chciała na pewno teraz ogarnąć dla orków te zadania, które mogę. Chociaż nie powiem, tak naprawdę został nam właśnie obóz bandytów, nie żeby coś. Dobra, zapiszę sobie grę, bo nie wiem, kiedy robiłam w ogóle jakikolwiek zapis. Dobrze. Oddajmy więc drewno opałowe. I jak oddamy drewno opałowe kowalowi, to powinien nam dać kilof i potem zaniesiemy kilof Radgarowi. Będziemy mieli questa z głowy. Może jakieś punkty doświadczenia, coś w tym stylu. Zastanawiam się tylko, z kim ja nie porozmawiałam, jeżeli o to chodzi. Znowu będę musiała chodzić chyba po wszystkich orkach i wypytywać. Bo tak... Co słychać? Wszystko. Jasne, wiem, że wszystko dobrze. Naprawdę rozmawialiśmy ze wszystkimi, nie? Dobra, zanim do Radgara to musimy iść gdzie indziej. Ciekawi mnie, gdzie jest ten przepis na potrawkę z jala, nie? Też miłoby było zrobić to zadanie. Więc no w ogóle, jak my stoimy z pieniędzmi? Całkiem nieźle, w sumie mam te rzeczy na sprzedaż. Jakieś tam. Więc, no dobrze. Tu jest kucharz, wiadomo, muszę mu pomóc, ale nie wiem kompletnie, gdzie jest ta potrawka. Muszę sobie troszeczkę coś o tym poczytać. Ale no, my idziemy tutaj, do kowala. Masz drewno. Przyniosłem drewno. Świetnie. A oto kijów dla twojego przyjaciela. A, dziękuję bardzo. Myślę tak naprawdę właśnie, z kim ja nie porozmawiałam jeszcze, nie? O tej pladze całej. Tutaj z Galinesem już nie mogłam chyba na ten temat rozmawiać, ale się przejdę na wszelki wypadek. Czy on ma mi coś do powiedzenia? Ma na imię Gorges, nie Galines. Nie wiem, skąd mi ten Galines się wziął. Nie, nie pytajcie po prostu, nie? Jestem trochę zmęczona. Dzisiaj prowadziłam kolejny referat i w ogóle kosmos, nie? Zbliża się znowu sesja, a ja znowu jestem w pupie. Trochę. Mamy też arenę, nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, czy nie. W ogóle czemu ja poszłam tak na okrętkę? Nie wiem kompletnie. Ale dobrze. Slalomikiem, nie? Radgar, masz? Mam kilo. Doskonale. Teraz możemy zacząć naukę. Ile chcesz za to? Ile będzie kosztowała nauka? Za każdą umiejętność biorę 300 sztuk złota. Sporo. Spokojnie, przyjacielu. Ta inwestycja bardzo szybko ci się zwróci. Bryły złota możesz przetopić na monety, a srebro i ruda jest bardzo pożądanym towarem. No wiem. Za jakiś czas na pewno nie będziesz żałował tego wydatku. Bierzesz też punkty nauki? Kto może mnie nauczyć, jak przetapiać złoto na monety? Słyszałem, że mag wody, Christian, to potrafi. O, proszę. Naucz mnie Czego konkretnie? O, matko boska, naprawdę? No rudę będziemy chcieli na pewno na sam początek, ale kurde, le. Ja myślałam, że to od razu po prostu wydobywanie kruszcu. A tutaj nie ma takiego czegoś.
bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzy. Mam wrażenie, że ta potrawka z jala jest w tym kufrze. Ale nie wiem, gdzie jest klucz do tego kufra. Bo to jest nam na pewno przydatne, jeżeli chcę to ogarnąć. No dobrze, no tutaj na pewno klucza nie ma. Może klucz leżeć gdzieś tutaj, na przykład w beczusiach. Nie wiem, no przejdźmy się tutaj, sprawdźmy, popatrzmy co i jak. Tutaj można wejść, nie wiem dlaczego, po co, na co. Ja chyba już raz tutaj wchodziłam. Może teraz się coś tu pojawiło. Ja mam wrażenie, że te zakamarki nie są takie sobie po prostu. Tylko, że one jednak o czymś mnie informują, że coś się tutaj kiedyś może znajdować. No dobrze, no nic chwilowo nie znalazłam. O, zaklinowaliśmy się przy okazji. Dawaj, weź, super, surowe mięsko, tak przy okazji. Dobra, my się powoli zbliżamy do końca odcinka po raz kolejny. Ale no sprawdźmy, co możemy zrobić chwilowo. A co wy na to, żebyśmy spróbowali sobie z Areną, na przykład wyzwać Godara i zobaczyć, bo z tego co pamiętam, to chyba od niego mieliśmy zacząć. O, w ogóle tam na arenie są rzeczy. Ale dobra. Chociaż? Nie, dobra, tak nie wejdę. Keret, weź ty mi powiedz, co ja mam robić. Tu jest Maria. To jest tak dużo tych wszystkich beczek i tego wszystkiego, że coś musi tu być. Dobra, spróbujmy może panów wyzwać. Wyzywam cię na pojedynek. Ty? Tak, chcę zostać mistrzem Areny. Że co? To co słyszałeś. Dobre sobie, ale niech ci będzie. Ale ty będziesz długo tu szedł, typie. Gorn, Galines... Gornik, a ty siły. To na razie nie. Ork wojownik, Diego też na razie nic. Wam też nic. Ty uczysz chyba dwuręcznej. Tutaj otwierałam już, tak. No dobrze. Zobaczymy, jak sobie z typem poradzę. No ja mam wrażenie, że tragicznie. Zrobimy sobie tutaj zapis, czy to w ogóle ma sens jakikolwiek. Witam. Musimy poczekać, aż widzę. No. Godzinę później, serio? Teraz. Teraz. O. Ała. No dawaj. Wykończ go! Nie przestawaj! Ała, no dlaczego się nie obroniłeś, Bezi? Wykończ go! Śmiesznie będzie, jak uda mi się. Rąbnij go! To było dobre. Ej, ale całkiem nieźle poszło. Nie wiem tylko, dlaczego obrona mi nie chciała wejść. Bo centralnie nie chciała mi wejść, nie? Klikałam obronę i nic. A ty co robisz? Chwila. Różesz się na arenę. Kurde, tak to jest, jak zrobi się zapis, jak gościu nie wszedł do areny. O Boże, dobra. Na razie go walę. Sprawdźmy, co dalej możemy zrobić. Porwani mieszkańcy, prośba Wulfgara. Mhm. Może coś mieć teraz dla mnie w sumie Wulfgar. Mistrz Areny. Ruda dla Kowala. Zaginieni orkowie, dostęp do świątyni Wilcze Skóry, choroba Torbena. Wiecie co? Prześpię się jeden dzień, a nawet dwa i pójdziemy do Torbena zobaczyć, jak on się czuje. Po prostu. Może ty wreszcie też dotrze na tę arenę, to w kolejnym sobie z nim jakoś poradzę. Dobra, trochę brzydka pogoda, nie przejmujemy się. Chodźmy sprawdzić, jak czuje się Torben. I zobaczymy wtedy.
jak to wszystko się potoczy. Myślę sobie, z kim jeszcze porozmawiać, z kim nie rozmawiałam. Chyba, że gra mi teraz odznaczy, bo byłam u Mehrona i nie mogłam z nim w ogóle porozmawiać, więc może tak być. A to za chwilę sprawdzimy. Najpierw pójdę do Torbena, się go zapytać, jak on się czuje. Chociaż widzę, że tam pszaka mam na głowie. Jeśli chodzi o... Nie rozmawiam. Jak to nie rozmawiałam, typie? Ja rozmawiałam z wszystkimi. Masakra. Czy mikstura pomogła? Czuję się tak samo jak wcześniej. Tak samo fatalnie. Rozumiem. Poszukam jakiegoś innego leku. Dobra, w porządku. Elines. Nic nie mogę z tobą. Keresz. Nie mogę. Hej, ty. Czaktur. Też nie. Z kim ja mam rozmawiać? Ork Wojownik to nawet nie ma po co, nie? Strażnika Ognia to w ogóle nie denerwujmy. Ork Wojownik. Ork Wojownik. Rendoka już sprawdzam chyba 300 razy. Na rok. Ty też mi nic nie powiesz. Bez sensu. Nie wiem, kto jeszcze może mi coś powiedzieć. Mikstura nie pomogła Torbenowi. Rozumiem. Trzeba spróbować czegoś innego. Dobrze by było, gdyby Torben zjadł jedną z potraw naszego kucharza. Ich cudowny smak wpływa na ciało i ducha. To mogłoby postawić twojego przyjaciela na nogi. Okej, czyli pewnie muszę mu kupić jakąś potrawkę. Albo... No, wątpię, że kucharz mi tak po prostu se danie. Kucharz. No, jasne, że muszę kupić. Kurde, ale to cholerstwo jest drogie, nie? Matko Boska. Dobra, może nie teraz. Tu jest kuchcik. Łaj, zagłupia. Nie lubię tego kuchcika, on mnie bardzo denerwuje. Tu można wejść, nie wiem dlaczego. Znaczy się można, nie można. Mam wrażenie, że coś tu znajdę, nie? O, skórzany mieszek. Nie myślałam o tym, ale dobrze. Ale niech będzie. Okej, moi drodzy. Myślę, że to jest też odpowiedni moment na to, żeby skończyć ten odcinek. Już w kolejnym... Spróbujemy coś tutaj ruszyć z tych zadań, bo... Powiem szczerze, że ruszenie tutaj czegokolwiek to jest jakaś w ogóle... Nie wiem, kosmos jakiś. Cholerny kosmos. Także okej. Ach, już mi się w ogóle ziewa. Muszę sobie chyba zrobić jakieś kawki. I w ogóle. Jeszcze tak tutaj uznałam, że się przejdę. Tu jest kufer, który otwierałam. A nie, żuwaczka tu jest w tym kufrze. Czyli nie otwierałam go. Albo ta żuwaczka trafiła tutaj nagle. Tu są byczułki. Tu jest kolejne miejsce, gdzie da się wejść. I to mnie bardzo też intryguje. Tu jest taki przesmyk. O, taki przesmyk, nie przesmyk. No dobrze. Ale mamy to sprawdzone. Tutaj w takim wypadku nic nie ma. I jeszcze może tutaj sprawdźmy za tym namiotem. Tutaj też nic nie ma. W namiocie wodza już raczej nic nie znajdę. Bo te kufry już pootwierane są. A z... Hej, nie chcę z orkiem zwykłym. A z warekiem mogę coś jeszcze? Nie. Okej, moi drodzy, w takim razie, już to mówię 50 chyba raz dzisiaj. To byłoby na tyle na ten odcinek. Postaram się w kolejnym zrobić coś zdecydowanie lepszego niż dzisiaj. Czytajcie, w ogóle ruszyć jakkolwiek fabułę i cokolwiek zrobić. Ale to będzie cholernie trudne, bo nie mogę z nikim rozmawiać, a gra mi mówi, że jeszcze mam z kimś do pogadania. Także no, dobrze, fajnie, super. Raczej bym się do tego zabrał. I cóż ja mogę poradzić, nie? Cóż ja mogę zrobić? Nie mam pojęcia, co ja mogę zrobić, ale no bywa.
Jeżeli film Wam się podobał, to zapraszam do dania po sobie łapki w górę, jakiegoś miłego komentarza, subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście nie zapomnieli o nowych filmach na kanale. No i co? Robię zapis i słyszymy się już w poniedziałek o 15. Trzymajcie się i cześć.